Dożynki są przede wszystkim waszym świętem. Z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy wam wdzięczni i winni szacunek. Życzę wam, aby były zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. W imieniu całej społeczności gminy Ustronie Morskie dziękuję wszystkim rolnikom za całoroczny trud i życzę zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Kołobrzegu na Fali. Dzisiaj Ustronie Morskie na Fali i wielkie święto plonów i święto wszystkich ludzi, którzy przez cały sezon ciężko pracowali. No tak, dzisiaj jest taki dzień, kiedy można podsumować zebrane plony i myślę, że zabawi się przy okazji. Myślę, że atrakcja dla wczasowiczów, no ale przede wszystkim jest to święto rolników. I tak to odbieram bynajmniej ja. Natomiast przy okazji jest to też fajny festyn dla ludzi, którzy tu przychodzą i mam nadzieję doceniają tą ciężką pracę tych rolników. Ale powiem tak jeszcze na marginesie, że dzisiaj gościmy tutaj panią, która jest prawnuczką słynnego bohatera narodowego Michała Drzymały, który dzisiaj akurat pasuje do tej roli, która dzisiaj tutaj jest. Ona pochodzi z miasteczka krańskiego, gdzie Michał Drzymała jest pochowany. I tam leży na cmentarzu parafialnym. Czyli ważnych osobistości dzisiaj w Ustroniu Morskim nie brakuje, ale najważniejsi są jednak ci, którzy tutaj dzisiaj podsumowują i świętują to, co udało im się wypracować no tak. Przez ten trudny czas. Czy dla Ustronia, dla pana, dla wójta tej jednak nadmorskiej miejscowości to był ciężki sezon? Ja myślę, że sezon jak sezon. One wszystkie nie są powiem może tak, łatwe. Natomiast był jeden z lepszych chyba sezonów w tym roku. Ja myślę, że to tak podsumowując, to jest święto, tak jak powiedziałem, owszem, dla turystów też, ale przede wszystkim dla rolników. I to im chylę czoła i pamiętam jak na kazaniu, jak byłem w Mieścisku na dożynkach, jak pięknie ksiądz powiedział, że całuję wasze spracowane ręce. To było takie wzruszające. No. To był również eksperymentalny sezon, bo pierwszy z wydzierżawionymi plażami. Czy cokolwiek pod tym względem się zmieniło? Inaczej było nimi zarządzać, o nie dbać? Wydarzyło się coś innego niż dotychczas? No musieliśmy tylko parę złotych zapłacić starostwu, nie więcej starości, a tak poza tym nic się nie zmieniło. Porządek na plaży był taki, jaki był. Nikt nie narzekał bynajmniej. Nawet sygnalizowali nam, że nasza plaża jest jedna z najczystszych plaż tutaj na Pomorzu. No ale to jest fakt. Ciężko pracują na to wszyscy tutaj, żeby tak było. Dzisiaj nagrodził pan wielu ludzi ciężkiej pracy. Wiele tych osób było? Było parę osób. Niestety jedna osoba nie doczekała, bo był ten pierścień herbowy już przyznany, ale jeden z rolników, pan Michał Basarab, zmarł parę tygodni temu. No przykre to jest, no ale no... Przekazałem pierścień na ręce syna, a i żonie oczywiście. Tyle mogliśmy zrobić. Natomiast no tak, były wręczane pierścienie dla rolników. Jeszcze dostał pan Stanisław Czeczkowski, dostał też Marek Iwańczyk za pracę w samorządzie i też pracę na rzecz pozyskiwania środków unijnych. Mam tu na myśli lokalną grupę rybacką, gdzie się zajmuje. No i oczywiście wieloletni pracownik, wieloletni radny, samorządowiec, a naprawdę wielka postać w Ustroniu, Mirosław Szymanek, dla mnie bynajmniej ogromna i ja go bardzo uwielbiam i lubię tego człowieka i jemu się już to dawno należało. No i oczywiście sołtys gminy, pan Julian Rosiński, który tutaj naprawdę robi wszystko, staje na głowie, żeby było dobrze i angażuje się w tą samorządność tutaj lokalną, to co mnie
bardzo cieszy, bo odciąża nas trochę tym też. Także dziękuję wam, chłopaki, dzięki serdeczne. Należało wam się to wszystkim. A nie ma pan takiego poczucia, kto doceni wójta, który tak wielu ludzi docenia? Pan przecież też dla pana sezon, no, ciężki czas pracy. No ja nie mam pierścienia. Śmieję się. No nie, mam, ale inny, swój, jakiś tam kiedyś. No tak, no ja wiem, ja nie oczekuję, ja jestem skromnym człowiekiem, nie oczekuję jakichś apanaży. Dostaję wynagrodzenie za to, co robię i to tyle chyba. Frekwencja na dzisiejszym wydarzeniu jest fantastyczna. Mieszkańcy i zapewne jeszcze ci turyści, którzy nie wyjechali, swoją obecnością dopisali, ale nie brakuje też przepięknie zaaranżowanych stoisk. Co możemy na nich zobaczyć? No, oczywiście mamy wspaniałe koła gospodyń wiejskich, Rusowo i Kukinka. No też panie z Kukini i z Gwizdu przygotowały także ciasteczka. Naprawdę jest wspaniale. One zawsze angażują się, robią też. Muszę właśnie pójść odwiedzić ich na stoiskach. Wiem, że zawsze jest taka sytuacja, że człowiek coś zapomni powiedzieć i później ktoś może mieć pretensje, ale chciałbym im wszystkim podziękować za to, że tutaj są z nami i angażują się i bardzo bym chciał, żeby na przyszłość też tak było. W tamtym roku były dożynki powiatowe i mieliśmy 15 tysięcy osób tutaj na dożynkach. Natomiast w tym roku myślę, że nie będzie mniej. Niestety nie stać nas było już na powtórzenie takiego scenariuszu, jak był w tamtym roku. To był Krzysztof Krawczyk. Wspaniała impreza, bo jeszcze miał urodziny akurat. No. Być może w latach kolejnych. A dzisiaj byli tutaj również pana koledzy, wójtowie sąsiednich gmin. Gratulowali udanych plonów? No, my sobie gratulujemy zawsze, bo doceniamy rolników, którzy ciężko pracują tutaj. I ja myślę, że tak. Tak, oczywiście gratulowali. Ja, był pan poseł Marek Hok. Pisał też gratulacje pan poseł Wziątek, pan poseł Stanisław Gawłowski, pan minister, pani oczywiście marszałek Anna Sztar, która dzisiaj nie mogła niestety być tutaj z nami, a chciała bardzo. I tak miałem nadzieję, że będzie, ale jest okej. Okay. Jest pan, nasz poseł Marek Hok też jest w porządku. Na najbliższy sezon i rok pracy czego by pan życzył rolnikom i mieszkańcom? Rolniku, no udanych plonów jak zwykle. No i jak najmniejszych kredytów, znaczy jak najmniejszych obciążeń kredytowych, chyba tylko tak. Dziękujemy panu bardzo i dziękujemy państwu. Moim i państwa gościem był Jerzy Kołakowski, wójt gminy Ustronie Morskie. Dziękuję bardzo.